Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Uff, trenerze, no to był taki dzień, kiedy te pięści można było zacisnąć, ale nie ze złości, ale z dobrze, solidnie wykonanej roboty. Tak, dokładnie właśnie. Zawodnicy wykonali bardzo dobrą robotę. To co mieli, dziś całkowo to było podjęte bardziej treningowo, bo i też właśnie pokazaliśmy, że nie chodzi o same treningi, ale później też po prostu dochodzić do tego tak, jeżeli jest trening albo kwalifikacja albo zawód. Rywalizacja to jednak najlepsza forma treningu? Ja myślę, że dziś mi to pokazali, że nie do końca nam potrzeba treningu i po prostu uspokoić się i dać sobie zadania i na tym pracować bez nerwów, bez stresu, wiadomo, závody są závody, ale trzeba to przenieść do závodów, ale właśnie to jest dla nas teraz głównym punktem, że by te skoki przełożyć na závody i dochodzić do tego tak jak dziś. Wczoraj oczywiście przejazd tutaj do Garmisz, ale to krótka droga, na pewno był to pracowity dzień, no właśnie, co da się zrobić w takiej sytuacji przez jeden dzień? Nic, po prostu puścić głowę na taki zawód, po prostu trochę zapomnąć, ale porozmawiać sobie zawsze specjalnie po takim zawodu i zrobić sobie plan, jak idziemy dalej. Od początku zimy chwaliliśmy Kamila, reszta gdzieś tam była z tyłu. Teraz ta sytuacja troszkę się odwraca, bo to Kamil ma problemy. Z czego to się wzięło? Gdzie to się troszkę rozsypało? Bo wyglądało to dobrze do Engelbergu, wrócił po chorobie i coś jest nie tak. No, też nie sami do końca nie wiemy. Wiemy, że skoki nie były zaś tak źle i dochodziło do skręcania w lotu właśnie. I przez to tracił Kamil prędkość w locie i wysokość, no i wszystko. Po prostu nie był w stanie odlecieć na dole. Nad tym właśnie dziś też miał pracować. Jakie są takie rady dla Kamila w takiej sytuacji? Siadacie i od czego zacząć w ogóle? Bo też czuję, że jeżeli chodzi o Kamila, no, rozmawiamy, przepracowaliśmy razem 2-3 lata, że jestem w tej grupie długo i wiem czasem co potrzebuje, co nie potrzebuje i czasem też się takie rzeczy możemy w zawodach w ciągu sezonu posypać i to jest normalne, bo widać, że nie tylko u nas się to dzieje. Ten wieczór w Oberstdorfie po zawodach to był najtrudniejszy moment w tej historii z naszą kadrą? Było ciężko, szczerze powiem. I trzeba, ale trzeba przemyśleć, wymyśleć co dalej, bo wiem, że w sztab jesteśmy super teamem. W takiej sytuacji właśnie się to wszystko pokaże. I mam nadzieję, że teraz coś ustaliliśmy i w tym kierunku po prostu idziemy dalej.